No dosyć nieoczekiwane zakończenie poprzedniego rozdziału. A tu nas chyba oddają nasi przybrani rodzice. To nie potrwa długo. Musimy wyjaśnić, co się dzieje. Nie zostawiajcie mnie! Tylko kilka dni. Ten czas szybko ci minie. Susan, chodźmy wreszcie, nie przeciągaj tego. Bądź dzielna. Dasz radę. Jesteś silna. Wiem, jak trudno opuścić dom i zostawić rodzinę. Ale tutaj łatwiej nam będzie zrozumieć, co się z tobą dzieje. Tutaj zapewnimy ci ochronę. Nikt mnie nie obroni. Wszystkie twoje rzeczy są w tamtej torbie. Cole i ja jesteśmy w pobliżu. Gdybyś tylko czegoś potrzebowała, cokolwiek, wystarczy, że nas zawołasz. Okej. Dobranoc, Jody. I wszyscy nas zostawili. Dobra. Muszę się przebrać. Mam nadzieję, że chociaż tutaj nie ma kamer. Słodka piżamka. Uspokójmy resztę ciuszków. Jest nasz królik. Chodź, królisiu. Poszukajmy miejsca do spania. Interesujące. To znaczy, że w łóżku nasza mała Judy nie ma ochoty spać. A mimo wszystko spróbujemy. Zgaszę ci tu światło. Dobranoc. Czekaj! Nie gaś światła w korytarzu. Nie lubię ciemności. Jasne. Lepiej? Tak. Dobranoc. To pa. Nie bój się, Aiden. Możemy spać spokojnie. I nic się już nie wydarzy. Mogę spać na prawym boczku. Że niby jednak muszę się odwrócić. I zamykam oczka.
Nie mogę zasnąć, Aiden. Mam ochotę na bajkę. Judy śpi, czyli bajeczka leci. Kolega doktorek też śpi. Ojej. Chyba nie pora na oglądanie. Za daleko. Przepraszam najmocniej. Łącznik światła nie. Nie bardzo wiem, co mam zrobić. O Jezu. Co się dzieje? Szybko! Już dobrze. Nic nam nie grozi. Aiden się już ich nie boi. Jest dobrze. Aiden to, że nasz mały przyjaciel nauczył się z nich zwalczać.
Nie zgadzam się i koniec. Zgódź się, Nathan, proszę cię. Wszystkie dziewczyny z klasy idą. Nie spóźnię się, przysięgam, dobrze? Nie przekonasz mnie, Jody. To niesprawiedliwe. Dlaczego wszyscy mogą iść, tylko nie ja? Przez cały tydzień robiłam tylko to, co mnie prosiłeś. I nie mam nawet tu żadnej rozrywki. Powtarzam ci, nie jesteś taka jak wszyscy. Obowiązują nas zasady. A ja nie chciałam być inna. Chcę mieć tylko przyjaciół i żyć tak samo jak inne dziewczyny w moim wieku. Zawsze będziesz inna. Musisz się z tym pogodzić. Dobranoc. Okres buntu. Wygląda na to, że Quantic Dream przysłało nam pocztówkę. Jakby co daj znać. Chciałabym gdzieś wyjść, muszę się trochę rozerwać. Przykro mi, skarbie. Takie są zasady. Przekonaj, że tą dziewczynkę gramy. Proszę. Zgódź się, Cole. Proszę. Wypuść mnie ten jeden raz. Nathan nie musi o wszystkim wiedzieć. Wybacz, księżniczko. Nie mogę. Nie wolno mi. Czyli prosty wniosek, będziemy musieli zrobić to sami. I nie zmieniło się nasze umeblowanie. Nie kładziemy się do łóżka, chyba że będziemy udawać. No, jedyna opcja, którą mogę wykonać. Może pogadamy z tobą inaczej. Przestań, Jody! Już nic w tej sprawie nie wskórasz. Masz szlaban i koniec. Hej, Jody! Wiesz dobrze, że nie powinnaś mieszać w to Aidena. Możemy psocić, wtedy nas wypuści. Dobra. Sporo tych rzeczy. O! Dosyć! Nic ci to nie da. Skończyłaś? Zadowolona? To dobrze, bo sama to teraz posprzątam. Wszystkie kamery? Przestań, Aiden. To... Oni mają w dupie, czy zdemolujemy cały ten pieprzony pokój. Musimy znaleźć inne rozwiązanie. Jest spokojna. Trochę zdemalowała mieszkanie, wiesz, ale uspokoiła się. Dobra. Jasne. To do jutra. Wracamy do łóżka. Aż teraz się nie mogę położyć. Hmm.
A, czy tworzysz? Bardzo cię przepraszam, Cole. Mam wyrzuty sumienia, ale... Rozumiesz mnie, prawda? Muszę się dziś stąd wyrwać. Wygląda na to, że nic więcej nie możemy stąd podwędzić. Tej kurtki nie potrzebujemy. Tak, wiem. Za późno, by się wycofać. To idziemy. Zamknięte. Oczywiście. To było dosyć proste. O, cześć, Cole. Jody? Nie za późno na spacer. Gwiazdy. Cole chciałby, żebym obejrzała z nim spadające gwiazdy. Podobno dziś ma być ich mnóstwo na niebie. Widziało się? Wyglądałam przekonująco. Słuchaj, nie wiem, czy profesor Dawkins wyraziłby zgodę na taką eskapadę. Proszę. Przecież... To zajmie tylko kilka minut. No i Cole jest ze mną. I... Ale... Ja... Nigdy nie widziałam spadającej gwiazdy. Dobra. Jakby co, to ja was tu nie widziałem. Dzięki. Co jest, Cole? Mowę ci odjęło? A? On stracił głos. Złapał jakiegoś wirusa czy coś. I tyle zdołałam z niego wydusić. Tyle dowiedziałam się przez cały dzień, więc... Mam nadzieję, że się nie zarazi. Powinieneś się kurować w domu. O zdrowie trzeba dbać. Dobra. Na razie. Niemożliwe, że to wygra. No idźcie. No idziemy. O, sra, stracił głos. Cóż, chociaż nie trzeba szukać samochodu. Wszędzie widzę kamery. Lepiej się tu za długo nie kręcić. Masz kluczyki? Siadaj do środka i uruchom silnik. Chodź, Aida, przejedziesz się. A teraz... Kurde. Raczej będzie mnie tu widać. Że niby do bagażnika?
To niezbyt stylowa ucieczka, ale nie mam wyjścia. Jedźmy, Aiden. Nie rzucajmy się w oczy, dobra? Jak do tej pory się nie rzuciliśmy w oczy, to... Dzięki. Rozumiem, że można otworzyć bagażnik. Wybaczysz mi, dobrze? Niedługo wrócę. Nie martw się, będzie dobrze. Dobra, idę. Zabierz go do lasu. Tam będzie bezpieczny. Dobra. Na pewno. To las. Wysadzą doktorka gdzieś w uszy. On by rzut sumienia, może wilki go nie zjedzą. Jesteśmy na miejscu. Dziewczyny pewnie są już w środku. Happy hour. Z poniedziałku do piątku $2 za koktajl. Bo trafiliśmy do złego miejsca. Jeszcze ich nie ma. Zaczekajcie. Ty naiwna dziewczyny. Ile masz lat? Jestem pełnoletnia. Poproszę limonę. Judy, czy to jest odpowiednie miejsce dla ciebie? Możemy pograć biliarda? Możemy. Mogę zagrać? To jednak wolałabym zagrać sam, okej? Bilard w wersji solo? To gra dla dwóch osób. Just my bag and these clothes on my back. No woman at home to greet me, 'cause I'll never be going back. Sunshine is my compass. Tak w ogóle to co tu robisz? The moon and stars are my guide. Someone ask me 10 years from now, will I give up my right? Nic takiego. Po prostu ja z dziewczynami. Gdzieś na miejscu.
Starzy wiedzą, że tu jesteś? Gramy w bilard czy w 100 pytań do? Ej! Spadaj! Czuję, że lubisz ten sport. Och! Przegiąłeś. Kto to? Gdzie się schował? Pokaż! Byłaś, nie bada cioto! Straszymy was trochę. Mało wam jeszcze? Nie chcę go zastrzelić, co ty? Szybko! Sam pojebał! Chyba się więcej nie dobiorą do dziewczynek. Boże, nic ci nie jest? Boże, co się stało? Chciałam gdzieś wejść. Choć raz być jak inni. Wiem. Już dobrze. Już dobrze. Nawet trochę mi żal tych głupców.